Cześć, witajcie, z tej strony Jacob, witam was w kolejnym odcinku Drogi do Chwały FIFA 14 Ultimate Team na PlayStation 4. To co, czas zaczynać dzisiejszy odcinek, zobaczmy sobie na składy, czy wszyscy są wypoczęci. Brakuje nam kontraktów tutaj, już widzę, więc trzeba będzie zaopatrzyć się w kontrakty. No ale oczywiście zaczynam od składu hiszpańskiego, jak zawsze, tradycyjnie. No a on jest wypoczęty, więc na razie limą się nie przejmować będziemy. A i tak chyba będziemy musieli zrobić parę kroków, ale to dopiero po meczu hiszpańskiego, przepraszam was bardzo. No a teraz jedziemy i zaczynamy pierwszy mecz w tym odcinku. Mamy obecnie 12 punktów, jesteśmy w 7 lidze i brakuje nam praktycznie dwóch zwycięstw do mistrzostwa. Czy jesteśmy w stanie dzisiaj dwa razy wygrać? Przekonajmy się. No i naszym pierwszym przeciwnikiem dzisiaj jest zespół BPL, całkiem dobry zespół BPL, naprawdę. Nie, nie. Wybijamy i jakimś cudem udało się nie stracić bramki, chociaż tam było fatalne zachowanie naszego obrońcy. Pabon, przed tą szansa na... Oczywiście, no to jest największa wada Pabona, niestety on nie ma tej siły. Nie, Varan, proszę cię, nie ty. I Courtois pięknie to broni po raz kolejny, zawdzięczamy mu czyste konto. Podanie do Bale'a. Tym razem się nie pomylili. Pięknie Pabon i mamy 1-0. Oczywiście Bale strzela, ale Pabon asystował. No i w 14 minucie prowadzimy. Po pierwszy nasz strzał, pierwsza i od razu bramka. Oby taka skuteczność nam została. No ale on też musiał się nieźle teraz denerwować. No nie. Wow, that's so hilarious. Widzieliście, jak strzelił Eto? No po prostu nie wierzę w nasze szczęście w obecnej chwili. Okej. Pabon nie trafia. Do Bale'a podanie. Podanie do Bale'a. Bale! Kto to tam jest w tej bramce? Czyżby nie, Loris! Świetne obrony. No i pierwsza połowa za nami, wygrywamy 1-0 po 45 minutach, tak jak mówiłem. I jestem zadowolony z tego zespołu, na przykład Courtois gra świetnie. Bramkarz naszego przeciwnika też, Loris, gra genialnie. No i zobaczmy, ile jest strzałów, bo to mnie chyba ciekawi. 3-3-4-4, mówię, bardzo wyrównany mecz. Afelaj do Elisu. A tutaj jest Pabon? Pabon na 2-0. On się z główki nigdy nie myli z takiej odległości. Także już mamy dwubramkowe prowadzenie i bardzo ładne w ogóle wypuszczenie. Nie wiem, czy to Pabon, czy kto tam. Afelaj wypuścił Elisu. No a on tylko wpakował piłkę. Znaczy podał do Babona ten. Pabona. No. Serio. Na was. To jest bramka, niestety. Albo nie, mamy Courtois. To wystarczy. No nie, no czemu takie powolne podania są, kiedy każę wam podawać szybko? Nie wierzę w to, po prostu w to nie wierzę. Nie. Nie, nie, no po prostu nie! Po 70 minucie przestali grać totalnie. Afelaj. Jeszcze jedno dośrodkowanie, zanim się wszystko skończy. I strzał Eberta zakończy. No, no po prostu nie wierzę w to, co się wydarzyło. Po prostu w to nie wierzę. Przegrywamy ten mecz i dostajemy tylko 430 monet na nasze konto, bardzo niewiele. To może skład brazylijski sobie da radę. Jeszcze uzupełnimy jednak, zostawię jeszcze limę na jeden mecz. Zobaczymy, jak się spisze. Akurat jeden brązowy kontrakt. No i zobaczmy, czy może oni nam dadzą zwycięstwo, bo hiszpański coś zaczął nawalać. No i kolejnym naszym przeciwnikiem jest Rangers Forever. Hernandez, Matuidi. Skład całkiem przyzwoity, naprawdę. Nie, 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 żeby tylko ten mój błąd nie kosztował mnie bramkę, a kosztował. No po prostu nie! Ile ja mogę tracić tak głupich bramek? No... Ederson! Ale... No nie, nie, nie! Ederson... I mamy bramkę! Kto to jest? Felipe Melo czyżby?
Felipe Melo zgadza się 1 do 1 w 40 minucie. No i to mi odpowiada teraz, żeby tylko wrócić do tego meczu, który też nie układa się po naszej myśli. Nie ma się co czarować. Wow, dobry strzał. No i pierwszą połowę mamy za nami. 1 do 1 jest wynikiem właśnie po 45 minutach, ale on zdecydowanie przeważa i... Nie. Tak. On zdecydowanie przeważa i to mi się zdecydowanie... Kurczę, za dużo zdecydowanie. Nie podoba. Wow, z pierwszej piłki, czy to Gerrard uderzał z tyłu? Nie, Lampard, przepraszam, to jest Lampard. Fernandinho. Fernandinho na 2 do 1 w 61 minucie! I mamy prowadzenie. Nie. Nie, pięknie panowie, jestem z was dumny i zadowolony. A teraz na Neymara. Neymar na 3 do 1. Pięknie, on nie marnuje sam na sam. Mam nadzieję, że tak mu zostanie w 69 minucie. No i teraz Neymar ma szansę. Neymar... Nie. Sztym. O nie. I przerzucił na nasze szczęście. O, no i panowie, gdzie trzech się bije, tam czwarty korzysta. A Neymar uderza i trafia na 4 do 1. Tak to się właśnie kończy w Bravery. Neymar jeszcze sam na sam. Neymar na 5 do 1. Czy byśmy mieli hat-tricka w jego wykonaniu? Ta akcja była dość dziwna, ale ważne, że wypaliła. No i... 4-bramkowe prowadzenie. No i tak kończy się oto ten mecz. 5 do 1 jest ostatecznym zwycięstwem naszym. Powiem wam, że ten mecz wcale nie graliśmy lepiej od tego gościa. Powiem więcej, on przeważał w większej części meczu, aż w końcu coś w nim pękło po tych dwóch straconych bramkach. Trzeciej po prostu odleciał i Neymar hat-tricka sobie. Wow. I za to zwycięstwo dostajemy 559 monet. 15 punktów jest naszym aktualnym wynikiem. I wydaje mi się, że jeżeli się postaramy, to naprawdę uda nam się zdobyć mistrzostwo tej ligi. No ale jak będzie, to zobaczymy. To by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. No i do zobaczenia już, najprawdopodobniej za 2 dni, w kolejnym odcinku Drogi do Chwały. Trzymajcie się.